Witajcie na kanale Pociągi. Myślę, że każdy z Was kojarzy wagony Warsu. Jest to kultowy i nieodłączny element polskiej kolei. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam historię Warsów, to co oferowali oni kiedyś oraz co oferują dzisiaj. Opowiemy o tym, co się poprawiło na przestrzeni lat oraz co pogorszyło i wspomnę kilka mniejszych ciekawostek, o których zapewne nie wiedzieliście. Przed obejrzeniem filmu napiszcie, czy jedliście kiedyś w Warsie. Jak tak, to co dokładnie i jak Wam smakowało. Zapraszam na film. Wars to już tak naprawdę legendarna polska firma. Na rynku istnieje już ponad 70 lat. Przeżyła w tym czasie okres PRL oraz odnalazła się w nowym ustroju po roku 89. Daje sobie radę nawet i teraz, gdy mieliśmy cięższy okres. Większość z Was kojarzy Wars z wagonów restauracyjnych i jest to z pewnością lwia część działalności tej firmy. Ale nie możemy tutaj zapomnieć o obsłudze wagonów sypialnianych czy kuszetek. Głównie usługi Wars możemy spotkać w pociągach PKP Intercity, z których też jest znany. Firma obsługiwała do roku 2020 17 składów Intercity Premium, 22 wagony restauracyjne, 55 wagonów barowych oraz 42 wagony sypialne. Jednak nie każdy wie o tym, że działalność tej firmy nie kończy się tylko i wyłącznie na barach w pociągach oraz wagonach sypialnianych. Firma ta również obsługuje kilka stacjonarnych restauracji w Warszawie. Na ten moment spółka jest 50,02% własnością Intercity, a w 49,98% Skarbu Państwa. Warto dodać, że między rokiem 2009 a 2015 Skarb Państwa chciał się pozbyć akcji spółki, ale nie doszło to do skutku. Jak wyglądały początki Warsu? Otóż te były naprawdę interesujące. Ludzie kojarzyli Warsy z dobrym jedzeniem już w okresie międzywojennym. Jednak bardzo ciekawą sprawą jest to, że w latach 20. 30. ubiegłego wieku jedzenie było na tak wysokim poziomie, jednocześnie tak tanie, że bardziej opłacało się zakupić najtańszy bilet dla trzeciej klasy na krótkiej trasie i zjeść w Warsie, niż pójść do normalnej restauracji. Po okresie II wojny światowej w ramach struktury Biura Podróży Orbis, które to wtedy prężnie działało, powołano oddział eksploatacji wagonów sypialnianych i restauracyjnych. Następnie w roku 1960 słowo Orbis zostało zastąpione przez Wars. Podróżni wtedy doskonale orientowali się, w którym wagonie znajduje się wagon Warsu. Wtedy to wagony pasażerskie były oliwkowe, kuszetki były niebieskie, sypialniane granatowe, a gastronomiczne były brązowe. W pociągach, które były mniej uczęszczane przez pasażerów, przygotowane były prowizoryczne bufety w jednym z przedziałów w ostatnim wagonie. W latach 70. na trasach kolejowych znaleźć mogliśmy aż 114 wagonów restauracyjnych i 350 wydzielonych bufetów w przedziałach. Wagony Warsu były miejscem spotkań tak naprawdę każdej klasy społecznej. Warto jest tutaj wspomnieć o tym, że w tych latach samochody były luksusem, co skutkowało tym, że naprawdę sporo ludzi jeździło pociągami i byli tam nawet po kilkanaście godzin. Ludzie często udawali się do Warsu, gdzie spędzali dużo czasu, bo co mogli robić przez tak długą podróż? W Warsie zamawiali jedzenie bądź picie i poznawali tam innych podróżnych. Na pewno nie jeden związek miał swój początek w takim wagonie. Jeżeli chodzi o ofertę Warsu w tych czasach, to była tam standardowa kawa, herbata, kanapki oraz bigos, który to był tworzony z dosłownie wszystkiego, co było pod ręką. Oczywiście złoty napój, czyli piwo, które to wchodziło zazwyczaj z kiełbaską albo kanapką, ale i również pojawiały się normalniejsze pozycje, takie jak chociażby schabowy z ziemniakami. Same dania klient otrzymywał na białym porcelanowym zestawie Wars wraz z sztućcami wielokrotnego użytku.
Często pasażerowie z warstw brali i również same szklanki, jednak w ten sposób obsługa sporo ryzykowała, gdyż często zdarzały się kontrole, które to sprawdzały jakość obsługi, cenę oraz wagę samego jedzenia. Sprawdzano, czy nikt nie sprzedaje wysokoprocentowych trunków spod lady oraz samą higienę pracujących tam kelnerów. Kontrola była dokładna do tego stopnia, że nawet musiała grać odpowiednia muzyka w wagonach warsu. Co jeżeli dany wagon warsu nie przeszedł kontroli? Oznaczało to nic innego jak delegację takiego wagonu na gorsze trasy, co skutkowało oczywiście gorszymi wpływami i zmniejszoną liczbą chętnych na usługi. Tak więc obsługa musiała się pilnować i trzymać wysoki poziom. Warsy kojarzycie zapewne z restauracji w samych pociągach, ale należy również dodać, aby odcinek był pełny, informacje o tym, że warsy to również restauracje na samych dworcach. W ramach tej działalności mogliśmy zobaczyć restauracje pierwszej i drugiej kategorii. Bufety, bary samoobsługowe czy kawiarnie. Restauracje w warsu cieszyły się sporym powodzeniem, gdyż jako jedne z niewielu były czynne całą dobę. Dzięki czemu, jeśli ktoś wracał z imprezy i miał ochotę coś przegryźć, to mógł to zrobić bez problemu w warsie. A trzeba pamiętać, że był to okres PRL, gdzie w takim reżimie ciężko było o działającą całą dobę restaurację. Z restauracji wars korzystali wówczas również w dużym stopniu pasażerowie, którzy czekali na swój pociąg. Jako ciekawostkę można dodać, że na początku wars oferował piwo oraz wino, jednak po roku 1956 wino zostało usunięte z oferty restauracji. W okresie transformacji politycznej spółkę przejął w 100% Skarb Państwa, a ajenci w roku 1999 przeszli na system franczyzowy, co skutkuje tym, że dzisiaj warsy realizuje wiele mniejszych przedsiębiorstw, a nie cała sieć. W roku 2000 również zrezygnowano całkowicie z prowadzenia stacjonarnych restauracji, głównie z tego powodu, że do naszego kraju zaczęło przybywać wiele sieciówek oraz i wiele mniejszych firm otwierało swoje punkty gastronomiczne na dworcach. Tak więc popyt na warsy stacjonarne znacznie spadł. Po czasie spółka postanowiła wrócić do stacjonarnych barów, jednak skończyło się na tym, że na ten moment znajdziemy tylko kilka punktów w samej Warszawie. Był to również okres zmiany wystroju samych wagonów barowych wars. Wygląd stał się znacznie bardziej nowoczesny i pojawiło się wiele nowoczesnych technologii. Teraz wagony wars mają na swoim wyposażeniu chociażby klimatyzację czy wzmacniacze sygnału dla telefonów komórkowych. Dla osób niedowidzących został dodany alfabet Braille'a, a same menu otrzymało kilka światowych pozycji. Jedną z takich pozycji w roku 2013 były dla przykładu krewetki, co jak na polską kuchnię tradycyjną było odważnym ruchem. Ciekawostką jest również to, że wars przygotował dedykowaną ofertę dla Pendolino. Pozycje, które pojawiły się w pociągach Pendolino, konsultowane były z wieloma krytykami kulinarnymi. Skutkowało to tym, że znaleźć tam możemy chociażby dorsza z patelni, jednak postanowiono zachować wiele klasycznych pozycji, takie jak wcześniej wspomniany schabowy. Niestety, tak jak menu się rozwinęło, tak samo podanie poleciało mocno w dół. O co konkretnie chodzi? A chodzi o to, że kiedyś dania były podawane na białej porcelanowej zastawie z logiem warsu. Teraz jedzenie otrzymamy w jednorazowych plastikowych pudełkach. Ciekawym rozwiązaniem w roku 2014 była aplikacja, przez którą można było zamawiać jedzenie w pociągu lub po prostu zamówienie mogliśmy złożyć u stewarda. Jak to wygląda aktualnie z cenami jedzenia? Otóż w warsie danie główne w postaci schabowego kosztuje 35 zł. Żurek na zakwasie zjemy za 15 zł, a piwa napijemy się za kwotę około 13 zł za pół litra. Na deser możemy zjeść szarlotkę z polskich jabłek za kwotę 13 zł. Taki obiad dla dorosłej osoby bez deseru wychodzi minimum 50 zł.
Napiszcie w komentarzu, czy waszym zdaniem jest to odpowiednia cena. Historia Warsu jest naprawdę ciekawa. Firma została z nami do dzisiaj. Jeżeli dotrwaliście do końca tego filmu, napiszcie w komentarzu Wars, a ja przypnę wam serduszko. Dziękuję za uwagę i cześć!